życie jest dobre i pełne radości. Moje życie jest dobre i pełne miłości. Często to Wam powtarzam. Jest to piękna mantra, którą można podnosić sobie energię, ale w gruncie rzeczy najlepiej jest wtedy, kiedy jest to rzeczywiście wyrażanie swojej prawdy. Miewam takie przebłyski od czasu do czasu, kiedy na chwilkę zastanowię się tak nad całością swojego życia, a nie nad jakimś pojedynczym problemem, dochodzę właśnie do wniosku, że moje życie jest bardzo dobre. Pomimo tego, że nie jest idealne, ci, którzy dobrze mnie znają, wiedzą, jakie mam problemy, jak każdy człowiek, wiedzą, z czym się zmagam. Natomiast to nie zmienia faktu, że mogę uznać swoje życie za naprawdę dobre i spełnione. I dzisiaj chciałam Was zachęcić do tego, żebyście poszukali tego dobra w swoim życiu. To jest oczywiście kawałek pozytywnego myślenia, to jest kawałek prosperity. To wiąże się z takim pięknym przywilejem bycia szczęśliwym, ale wiąże się też z takim faktem, że im bardziej doceniamy to, co mamy, im bardziej jesteśmy wdzięczni za to, co posiadamy, co manifestuje się w naszej rzeczywistości, tym bardziej przyciągamy do swojego życia mnóstwo piękna, dobra i oczywiście wszelkiego bogactwa. Dlatego warto doceniać szczęście w swoim życiu. Warto doceniać te wszystkie jego części, które możecie uznać za naprawdę dobre. Bo nawet wtedy, kiedy w naszym życiu coś się nie układa, na przykład ktoś się rozstanie z partnerem, jest samotny, i to jest jakiś aspekt jego rzeczywistości, który jest dla niego na pewno trudny. O wiele łatwiej będzie mu ułożyć pozytywnie tę część swojego życia, czyli mówiąc ludzkim językiem, odnaleźć, przyciągnąć do swojego życia wspaniałego nowego partnera. O wiele łatwiej będzie mu wtedy, kiedy będzie miał wysoki poziom energii, kiedy będzie pozytywnie nastawiony do życia, we wszystkich aspektach. My dzielimy tutaj nasze życie na różne sfery i teraz zobaczcie, jeśli ktoś na przykład jest zdrowy, ma piękne, zdrowe ciało, jest wysportowany, lubi ten sport, lubi o to ciało dbać. Jeśli ktoś ma pieniądze, dobrze zarabia i nie musi się martwić o to, jak opłacić rachunki. Jeśli ktoś ma na przykład wspaniałą pracę, która daje mu dużo satysfakcji, to nawet jeśli jest samotny, jego życie wcale nie jest złe, ponieważ w jego życiu jest bardzo dużo dobra. Im bardziej będziemy skupiać się na tym, co dobre i akcentować to, co dobre, tym szybciej uzupełnimy też ten deficyt, który powoduje, że nie jesteśmy tak w 100% szczęśliwi. No właśnie, z tymi 100% to też jest rzecz taka trochę dziwna, bo myślę, że nie można w ten sposób na to patrzeć. Nawet wtedy, kiedy nam czegoś brakuje, możemy być szczęśliwi. Bo nawet osoba, która powiedzmy akurat choruje, czy akurat jest samotna, czy akurat ma jakiś problem finansowy, może odczuwać szczęście, może doceniać wszystkie pozostałe aspekty swojego życia. Znam takich ludzi, którzy chcieliby mieć więcej pieniędzy, bo brakuje im na różne rzeczy, ale są szczęśliwi, bo mają przyjaciół, mają kochającą rodzinę, są zdrowi, w ich życiu manifestuje się mnóstwo cudownych rzeczy. Naprawdę mamy powody do tego, żeby dostrzegać szczęście w swoim życiu. Jeśli dostrzegamy to szczęście w swoim życiu, to tak naprawdę możemy głośno powiedzieć: jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwy. I teraz zobaczcie, to jest afirmacja, która zakotwicza w podświadomości pewien pozytywny stan. Im więcej w nas takich poglądów i przekonania, że pomimo jakiegoś deficytu jesteśmy szczęśliwi, tym szybciej przyciągniemy do swojego życia to wszystko, czego pragniemy, w tym również uzupełnienie tego deficytu. Myślę, że warto na to zwracać uwagę. Również i dlatego, żeby czuć się lepiej. Ja często powtarzam, że nawet jeśli nie wierzyłabym w działanie pozytywnego myślenia, jeśli nie wierzyłabym w działanie na przykład afirmacji czy dekretów, to z całą pewnością doświadczam w swoim życiu tego, że kiedy myślę pozytywnie,
kiedy zajmuję się pozytywnymi treściami, oglądam pozytywne filmy, zanurzam się w miłości, piszę, mówię o miłości, wówczas czuję się po prostu dużo lepiej. Dlatego, że kiedy jesteśmy w wysokich wibracjach, to po prostu dobrze się czujemy. To jest kwestia naszego nastroju, naszego samopoczucia. Oczywiście ktoś może powiedzieć, można być smutnym, można się martwić, można postrzegać świat tak właśnie bardzo negatywnie i to jest takie realne, takie mocne doświadczenie, które przenika nas do głębi kości. To prawda, tylko że wtedy wcale nie czujemy się dobrze, bo nikt, kto jest zły, smutny, zmartwiony czy wystraszony, nie będzie czuł się dobrze. A zatem warto dbać o to, żeby zawsze mieć pozytywne nastawienie do świata. Warto dbać o to, żeby dostrzegać szczęście wokół siebie także w drobiazgach. Dla siebie, po to, żeby czuć się dobrze, tak zwyczajnie. To moje życie. To ja decyduję o tym, jak to życie będzie wyglądać. I moja decyzja jest właśnie taka, żeby ono było dobre. Nawet wtedy, kiedy mi czegoś brakuje, nawet wtedy, kiedy ono nie jest idealne, staram się cieszyć tym życiem i cieszyć się każdą chwilą. To mój wybór, to moja decyzja. Warto na to zwrócić uwagę i warto decydować i wybierać tak, żebyście byli szczęśliwi. Im bardziej będziecie dostrzegać szczęście, tym bardziej będziecie szczęśliwi. I tak jak powiedziałam wcześniej, to może szybciej przyciągnąć do waszego życia uzupełnienie tego deficytu, który w tym życiu się pojawił. Ale nawet jeśli to się tak szybko nie stanie, i tak można być szczęśliwym. Bo teraz wyobraźcie sobie na przykład, że mam takie marzenie, żeby mieć wspaniałą 12-pokojową willę z basenem. Mogę mieć takie marzenie, mogę w jakiś sposób nad tym pracować, mogę nawet za tym tęsknić. To może być mój wręcz deficyt, bo takie może być silne to marzenie. Ale nawet jeśli będę mieszkała w małym mieszkaniu razem ze swoją rodziną i będzie nam trochę ciasno i będziemy się gdzieś tam w przedpokoju obijać o siebie, ja też mogę być szczęśliwa. Naprawdę. Naprawdę, bo to jest kwestia podejścia. Nawet jeśli pewne nasze marzenia się nie realizują, bo taki jest plan duszy, bo dusza zdecydowała inaczej, to my też możemy być szczęśliwi i dostrzegać w swoim życiu mnóstwo dobra, bo to dobro zawsze jest. Trzeba się tylko rozejrzeć wokół siebie. Bądźcie czujni. Włączcie takie radary odkrywania, wykrywania dobra i szczęścia w swoim życiu. To przyniesie fajne efekty. Zobaczycie.